Jedziemy. Klaps, kto da klapsa? Nawet dwa. Dobra, jazda. Cześć. Czekaj, stop. Cześć, witam was ze słonecznej Portugalii. Pogodę mamy świetną, pozostaje tylko ostro trenować. Chciałbym wam opowiedzieć o czwartej dyscyplinie w triatlonie, czyli strefie zmian. To, że ostro trenujecie na rowerze czy na bieganiu, traci trochę sens w momencie, kiedy spędzacie w strefie zmian po 10 minut, robiąc dziwne różne rzeczy, typu jedząc na przykład. To jest nasz piękny, fajny, czarny rower. Dzięki uprzejmości Mariusza mamy przyjemność zobaczyć, jak wygląda bardzo dobrze przygotowany rower do startu. Mamy w sumie cztery fajne zasady, o których chciałbym wam teraz opowiedzieć. Pierwsza to w momencie, kiedy wchodzicie do strefy zmian rano przed zawodami, znajdźcie jakiś punkt orientacyjny, dzięki któremu będziecie w stanie szybko zlokalizować swój rower po wyjściu z wody. Niech to będzie jakiś balon reklamowy, niech to będzie jakieś drzewo czy bramka. Policzcie sobie, zmieście odległość i szukajcie tego punktu orientacyjnego, żeby nie latać jak kurczak bez głowy po tej strefie i szukając jakiegoś czarnego roweru z niebieskim kaskiem przykładowo. Drugą ważną zasadą jest ułożenie sobie wszystkich rzeczy na rowerze w taki sposób, żeby zajmowało to nam jak najmniej czasu i żeby wszystko to szło bardzo sprawnie. Ja to robię w taki sposób, że dobiegając do roweru w piance ze zdjętą pianką do połowy i czepkiem i okularkami w ręku, rzucam je do koszyka i zakładam okulary i zakładam kask, pamiętając, żeby od razu zapiąć go, ponieważ bez tego nie mam prawa ruszyć roweru, nie mogę z nim zacząć już biec. Ściągam piankę do końca, wyciągając i biorąc pasek startowy, który już jest zapięty. Dlaczego? Ponieważ będąc zmęczonym po pływaniu, jest bardzo ciężko zapiąć. Więc mam pasek zapięty z numerkiem do tyłu od razu, żeby w momencie założenia nie musieć jeszcze tutaj przesuwać, przekładać, hop, ląduje na biodrach i w tym momencie zakładamy jeszcze buty. Ja w tym momencie mam już buty moje swoje ładne, kolorowe. Ale są różne metody. Można stawić buty wpięte w rower, o tym będziemy rozmawiać innym razem. Mam kask zapięty, mam numerek, mogę brać rower, mogę lecieć i się ścigać. See ya! Skończyliśmy rower, wjechaliśmy do strefy zmian, zeskoczyliśmy z roweru przed belką i biegnąc cały czas w zapiętym kasku, odstawiamy rower. Jest to istotne? Dopiero teraz możemy rozpiąć kask i albo powiesić go na rowerze, albo wrzucić do koszyka. Zostajemy w okularach. Pasek numeru przesuwamy sobie do przodu, ale można to zrobić jeszcze przed wybiegnięciem ze strefy, żeby teraz się nie zajmować. Mamy przykładowo krótki dystans olimpijski. Mało rzeczy potrzebnych. Zakładamy sobie daszek, hyc i zakładamy buty biegowe. Ja mam takie na gumkę, dzięki czemu nie muszę ich wiązać, jest szybciej i sprawniej. I ruszamy dalej, byle do mety. Jeśli podobał wam się materiał, to pamiętajcie, żeby dodać dla nas fajny komentarz. Pamiętajcie również o subskrypcji gdzieś tutaj i oczywiście o lajka. Chłopaki już ćwiczą, ale chcieliby wam coś przekazać. Swim! Bike! Run! Jazda! Ty mi krzyczysz bike! Adrian, co może ręką w udo się kliknie albo coś takiego, to ja... Dobra. Zjej i będziesz albo miał. Nie, albo zrobię...